Dobra, zaczynamy. Rozkładamy siły po równo. Nie zajeżdżamy się na początku, tylko wchodzimy w cały proces tak, żeby móc po prostu w tym dobrze i mądrze uczestniczyć. Z taką werwą, zaangażowaniem, jaką możecie z siebie wykrzesać. Bo naprawdę spotykają się tutaj wyjątkowi ludzie. Tak czuję przynajmniej i takie mam wrażenie, patrząc na wszystkich, którzy tu są. Pokora poznawcza, czyli otwieramy się na to, co się dzieje. Nie tylko z naszej strony, ale też ze strony innych osób, które tu są. Są to nauczyciele, między innymi Marta, która będzie prowadziła warsztaty z playfightu już dziś. Jest to Stefan, który będzie prowadził wykłady w tym roku na temat zrozumienia człowieka i ciała i różnych rzeczy. I Filip, który będzie prowadził warsztaty z lokomocji, z akrobacji i sposobów przemieszczania się. Ja będę prowadził warsztaty z odporności fizycznej. Tomek, który zajmuje się qigongiem i też sztukami walki wschodnimi. Dzień dobry. Powiem takie przysłowie, które chińskie, które będzie nam dobrze służyć przez cały obóz. Mianowicie przysłowie jest takie: zdrowie pochodzi z nóg. Poprzez pracę nad ciałem pracowaliśmy nad tym, co jest w środku. Zasadź wszystko lekko do środka. Przez samo ustawienie, czyli wypychasz lekko kręgosłup do tyłu. Poruszając energią w ciele, wszystkie miejsca, w których są jakieś brudy, śmieci, zaczynają wypływać. Tak? To jest część tego procesu. Po to zostaje wyciągnięte na powierzchnię, żeby móc coś z tym zrobić. Teraz wasza sprawa, co z tym zrobicie dalej. Jeżeli są jakieś zasady w tych grach, to śmiało pytajcie, dlaczego one są, jeżeli czujecie, że nie mają sensu. Chętnie wam powiem, dlaczego te gry są tak skonstruowane. Ale bierzmy je sobie na serio, dobra? Jest duża szansa, ponieważ będziemy mieli bardzo dużą objętość treningową, objętość ruchu w ogóle, że wasze ciała być może nie są jeszcze aż tak dużej objętości przystosowane. Jeżeli będziecie czuli ból mięśniowy, poradziłabym, żeby potraktować to raczej jako informację zwrotną o tym, gdzie jest jakieś słabe miejsce w moim całym układzie. Najczęściej siła kumuluje się w tych najsłabszych miejscach, najsłabszych ogniwach w łańcuchu. Więc to może być bardzo dobra dla mnie taka autodiagnoza, gdzie jest to moje najsłabsze. Plan jest taki, że idziemy na spacer, który nie jest do końca zaplanowany. Zrobimy sobie trochę przerw w jakichś fajnych miejscach, które tam po drodze się pojawią. W których Stefan będzie coś mówił? No prawda. I Mikołaj nam powie trochę też o zdrowiu.
to, czy możesz nakreślić status sytuacji, korzystając ze swojej dobrej emisji? Panie i panowie, sytuacja przedstawia się następująco. Znaleźliśmy się w tragicznym położeniu, ponieważ większa część grupy zniknęła nagle bez śladu. Nie wiem dokładnie, co się z nimi stało, ani gdzie się teraz znajdują. Tego wszystkiego dowiemy się być może za chwilę. Bardzo dziękuję. Teraz przekazuję głos do studia. Potrzebujemy takiego społecznego bezpieczeństwa, potrzebujemy bliskich nam osób i dlatego uważam, że przytulanie się, takie naprawdę szczere przytulanie jest naprawdę bardzo, bardzo dobrą rzeczą, którą możecie sobie zrobić dla zdrowia, ponieważ daje od razu taki sygnał, że po prostu jesteśmy bezpieczni. To jest jedna z naszych podstawowych potrzeb i która po prostu da wam takie uczucie wewnętrznego dobra dla siebie. Jesteście najlepszymi lekarzami, bo wy siebie znacie w całości. Wy z sobą spędzacie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I chciałbym, żebyście byli dla siebie przyjaciółmi. Wasz mózg w nocy się płucze. On ma takie miejsca, które się nazywają komory. I te komory się wypełniają płynem rdzeniowym mózgowym, kiedy wpadam w fazę głębokiego snu. To zróbmy taką mikroimitację fazy głębokiego snu. Spróbujcie zamknąć oczy, ale tak na 0,9. Także coś tam wpada światło, ale nie bardzo widać. I dajcie oczy do góry. Zobaczcie, co się dzieje z oczami. Spróbujcie teraz utrzymać te oczy wysoko, mając tak 0,9 zamknięte. I sprawdź swoje tętno, sprawdź swój oddech. Ten obóz zapoczątkował następny krok w rozwoju zintegrowanej metodyki nauczania kontaktu z ciałem, duchem, umysłem i społecznością. Weszliśmy bardzo ciekawie, głęboko. Fajnie, że na tym obozie możemy sobie tak głęboko podyskutować o tym, jak to jest zbudowane, żeby sobie zbudować wyobrażenia. I jakie mogą być przyczyny tego, że ten ruch się nie zadzieje? Mówiliśmy sobie o tym, że to mogą być rzeczy pochodzące z głowy. Może być naprawdę cały szereg różnych rzeczy mentalnych, które zablokują nam ruch. No i to jest super fajna informacja, bo skoro mentalne rzeczy mogą nam blokować ruch, no to ja już wiem, że mam takie coś, mam takie narzędzia, że mogę sprawdzić, co jest u mnie w mentalu, bo sprawdzę sobie, jak moje tętno, sprawdzę sobie, jak mój oddech i poniekąd mam informację o tym, jak ja się w ogóle czuję mentalnie. Jeżeli sobie raz na jakiś czas spotkam się ze swoim strachem, spotkam się, nie wiem, z obrzydzeniem w sobie, w wyobrażeniu, nie wiem, z czymkolwiek innym, to mogę mieć w pamięci, aha, tak się czuje moje ciało wtedy, kiedy czuję coś, co nie jest dobre. Spróbujcie na to spojrzeć z daleka. Jeżeli w moim ciele są takie miejsca, które się nie ruszają, to znaczy, że w ogóle obraz mnie jest niepełny. Jesteśmy pewnego rodzaju konstelacją teraz. Kole, w którym stoimy, pewne przestrzenie są wypełnione ludźmi, pewne przestrzenie zostały puste. Jak ta konstelacja wygląda w przestrzeni? Czy mam wystarczająco dużo wrażliwości, żeby z zamkniętymi oczami móc zmienić swoje położenie w tej konstelacji, nie dotykając nikogo innego? Przez te ostatnie kilka dni dużo bardzo działaliśmy z wyczuwaniem pustej przestrzeni dookoła siebie. I to jest taki ostateczny test. Kiedy skończę mówić, teraz z otwartymi oczami, każdy z nas zacznie się poruszać, wypełniając pustą przestrzeń, która będzie się tworzyć między nami. Klocki, żeby powstała super całość z tego i super flow.
wyżej mamy dostęp do przestrzeni, która jest w ogóle nieograniczona jakby zupełnie niczym. Chyba, że mówimy o myśleniu, które jest dosyć mocno ograniczone. Tu mamy dostęp też do czegoś, co nie ma nic wspólnego z myśleniem. To jest po prostu wyższa świadomość. To jest po prostu widzenie rzeczy takimi, jakimi są. Faktycznie wiem, co tam się zaczyna dziać teraz i poczułem, że faktycznie wszedłem w głąb ruchu. Jestem zadowolony z tego, co zostało wykonane w moich warsztatach. Jak mówiłem w trakcie warsztatów, ja mogę tylko dać tyle, ile ludzie będą chcieli ode mnie wziąć. Więc to, że po drugim dniu, w trakcie trzeciego dnia, energia grupy już była kompletnie inna i ludzie naprawdę lepiej przyswajali to, co chciałem przekazać, to było coś, co było bardzo wartościowe dla mnie. To niesamowita mieszanka różnych doświadczeń ruchowych, życiowych i nie tylko. Każdy z nas jest złożony z innych części i spotykamy się tutaj po to, żeby odkrywać, czym jest całość, a nie tylko poszczególne elementy życia. To naprawdę tydzień, w którym zgłębiamy to, jak człowiek może funkcjonować w grupie, w naturze, w ruchu, bez ruchu. Jak może poprawiać jakość życia poprzez dobrą relację z samym sobą. Co widzę? To ludzie ćwiczą akrojogę, grają w kosza, przytulają się, ćwiczą równowagę z patykiem. To jest cały ten obóz. Cały czas ktoś się rusza. You've got support if you ever need. I'll travel half the world even if I bleed.
you dare to carry Merita. Wish you all the best. With money you can spend, love that never ends. And the 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 love never ends. And the courage and the strength. And the love that never ends.